Mamy na rysunku dwa wektory. Wektor A, którego moduł wynosi 3, długość tego niebieskiego odcinka to 3 i tworzy on z dodatnią półosią X kąt plus 30 stopni. I wektor B, którego moduł wynosi 2, długość tego odcinka to 2 i tworzy on z dodatnią półosią X kąt plus 135 stopni. I w tym filmie chciałbym, żebyśmy obliczyli, jaki jest moduł i kierunek wektora będącego sumą tych dwóch wektorów. Jaki jest moduł i kierunek wektora A plus B. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i spróbowania samodzielnie, a za chwilę zrobimy to razem. Zacznijmy może od rozłożenia obydwu tych wektorów na składowe, na poziomą i pionową składową. Po kolei wektor A. Możemy rozłożyć na składową poziomą, czyli taką, i na składową pionową. Powiedzmy, że składowa pozioma to powiększony albo przeskalowany wektor jednostkowy i. W takim razie składowa pozioma wektora a to jakaś liczba pomnożona razy wektor i, jakaś liczba, czyli skalar, wielkość skalarna, a składowa pionowa to jakaś liczba pomnożona razy wektor jednostkowy j. Jeżeli długość wektora A to 3, to wektor jednostkowy i będzie wyglądał tak, wektor jednostkowy j będzie wyglądał mniej więcej tak. Składowa pozioma to powiększona w odpowiedniej skali wersja wektora jednostkowego i, czyli jakaś liczba razy i, a składowa pionowa to powiększona w odpowiedniej skali wersja wektora jednostkowego j, czyli jakaś liczba razy j. To samo rozumowanie możemy Powtórzyć dla wektora B. Składowa pozioma to liczba razy wektor jednostkowy i, i składowa pionowa to liczba razy wektor jednostkowy j. No i jeżeli tak rozłożymy a i b na składowe, to jedyne co musimy znać, to długości tych składowych. Powiększymy odpowiednio wektory jednostkowe i i j dla każdego z wektorów, i będzie ok. Po kolei. Wektor a. Może od razu rzuciło się wam w oczy, że ten trójkąt to połowa trójkąta równobocznego, czyli trójkąt o kątach wewnętrznych 30, 60 i 90 stopni. Jeżeli tak, to długość tego boku to połowa długości przeciwprostokątnej, połowa z trzech, czyli trzy drugie, a długość składowej poziomej. To pierwiastek z trzech razy długość krótszego boku tego trójkąta. Jeżeli nie znacie tych długości na pamięć w takim trójkącie, to możecie stwierdzenia Pitagorasa szybko to obliczyć. Czyli tutaj mamy 3 pierwiastki z trzech przez 2. Trójkąt prostokątny, tu 30 stopni, więc tutaj 60 stopni. I jeżeli tutaj długość wynosi 3, to długości przy prostokątnych są właśnie takie. Możemy też te długości obliczyć z funkcji trygonometrycznych. Jeżeli wiemy, że miara tego kąta to 30 stopni, to dla przeciwległego boku możemy zapisać, że jego długość, nazwijmy ją YA przez 3 przez długość przeciwprostokątnej to sinus kąta 30 stopni. Z tego wynika, że długość boku leżącego naprzeciw kąta 30 stopni to 3 razy sinus 30 stopni. Możecie sprawdzić przy pomocy kalkulatora, że sinus 30 stopni to jedna druga, czyli YA wynosi 3 drugie. Tak samo dla boku przyległego do kąta 30 stopni, nazwijmy go XA, możemy zapisać, że cosinus kąta 30 stopni to XA przez 3 przez długość przeciwprostokątnej. I znowu, mnożąc obydwie strony razy 3 otrzymujemy że długość boku przylegającego do kąta 30 stopni to 3 razy kosinus 30 stopni. Sprawdzając przy pomocy kalkulatora otrzymacie liczbę w postaci dziesiętnej. Kosinus 30 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. Czyli XA wynosi 3 pierwiastki z 3 przez 2. W sumie możemy to sprawdzić kalkulatorem. Sinus 30 to 1 druga, 0,5 0,5 zapisane w języku kalkulatorowym, a cosinus 30 stopni to taka dziwna liczba, ale jeżeli obliczymy pierwiastek z 3 przez 2, to otrzymamy dokładnie to samo. Trygonometria nie jest konieczna w tym przypadku. Obliczyliśmy to wszystko z własności trójkąta prostokątnego, którego jeden kąt ostry ma miarę 30 stopni. Teraz drugi przypadek. Jakie w tym trójkącie są miary kątów wewnętrznych? Wiadomo, że jest to trójkąt prostokątny. Ten kąt jest kątem przyległym do kąta 135 stopni, czyli jego miara to 45 stopni 180 minus 135. W takim razie ten kąt wewnętrzny również ma miarę 45 stopni, czyli jest to trójkąt prostokątny równoramienny. Możemy z tożsamości trygonometrycznych i z tych funkcji, których używaliśmy tutaj, Stwierdzić, że długość podstawy to długość przeciwprostokątnej, czyli 2 razy cosinus 45 stopni, a wysokość tego trójkąta to długość przeciwprostokątnej, czyli 2 razy sinus 45 stopni. Jeżeli skorzystamy z tej samej strategii obliczeniowej co tutaj, to otrzymamy takie właśnie długości składowych wektora B. Kiedy nawierzycie wprawy w rozkładaniu wektorów na składowe, to będziecie z pamięci pisać, że długość przeciwprostokątnej razy cosinus kąta to długość przyległego do tego kąta boku, a długość przeciwprostokątnej razy sinus kąta to długość boku leżącego naprzeciwko tego kąta. Skorzystajmy z tych wartości, może bez kalkulatora. Sinus 45 to pierwiastek z dwóch przez 2. Dobrze jest nauczyć się wartości podstawowych funkcji trygonometrycznych. Najpopularniejszych kątów na pamięć, przydałem się w życiu. Kosinus 45 to również pierwiastek z 2 przez 2. W takim razie długość tego wektora zielonego to 2 razy pierwiastek z 2 przez 2, czyli pierwiastek z 2. Długość tego wektora łososiowo-różowego to 2 razy pierwiastek z 2 przez 2, czyli również pierwiastek z 2. Znamy już moduły składowych wektorów A i B. Poziomych i pionowych składowych, i możemy zapisać obydwa te wektory w postaci sumy składowych. Wektor a to 3 pierwiastki z 3 przez 2 razy wektor i. To pozioma składowa, czyli wektor i powiększony 3 pierwiastki z 3 przez 2 razy, plus 3 drugie razy j. Czyli składowa pionowa, wektor j powiększony 3 drugie razy. Jeżeli dodamy wektor różowo-łososiowy do wektora zielonego, to otrzymamy wektor a. W takiej samej postaci możemy zapisać wektor B długość składowej poziomej, czyli pierwiastek z dwóch, ale tutaj musimy być ostrożni, bo długość tego wektora to pierwiastek z dwóch, ale wskazuje on w ujemną stronę, w przeciwną do wektora jednostkowego i. Dlatego zmienimy mu znak na przeciwny minus pierwiastek z dwóch razy i. Gdybyśmy nie uwzględnili znaku, to byłby to wektor i wydłużony pierwiastek z dwóch razy. Wskazywałby w prawo, tak samo jak i. Czyli b jest równe minus pierwiastek z dwóch i plus pierwiastek z 2 razy j. Teraz możemy dodać tak zapisane wektory a i b, a plus b. I oczywiście możemy to wyrażenie jeszcze uprościć, bo mamy wyrazy podobne, wyrazy z i i wyrazy z j. Możemy dodać trzy pierwiastki z 3 przez 2. I i minus pierwiastek z 2i. To będzie w nawiasie 3 pierwiastki z 3 przez 2 minus pierwiastek z 2 i poza nawiasem i. I możemy dodać te dwa wyrazy plus 3 drugie plus pierwiastek z 2j. Wygląda to na trochę skomplikowane, ale jest to wartość dokładna. A jeżeli chcielibyśmy otrzymać postać mniej skomplikowaną, ale również mniej dokładną, czyli przybliżoną, to możemy posłużyć się kalkulatorem. Tak czy inaczej, jest to postać wektora a plus b, pokazująca jego składowe. W następnym filmie wyznaczymy moduł i kierunek tego wektora.